witamy wszystkich serdecznie na dzisiejszej debacie prezydenckiej. Ja nazywam się Katarzyna Handerek. Witam serdecznie pana premiera, przewodniczącego samoobrony pana Andrzeja Lepera. Witam serdecznie. Witamy również pana doktora Kornela Morawieckiego, legendę walki o niepodległość, przewodniczącego Solidarności Walczącej i obu panów kandydatów na prezydenta. Pierwsze pytanie. Dlaczego panowie akurat zdecydowali się kandydować teraz? Skąd taka decyzja? Pan premier pierwszy. Ja kandyduję już po raz czwarty. Dla nikogo nie jest to tajemnicą. Wyniki w poprzednich kampaniach wyborczych, wyniki tych wyborów były takie, które zadowalały mnie, bo od 1,3 do 15,11, także wynik dobry. To świadczy o tym, że program, który przedstawiam i stanowiska, które przedstawiam i ja jako Andrzej Leper i samoobrona, są one bliskie obywatelom, a teraz widząc to, co się dzieje w kraju, nie tylko po tych dwóch tragediach narodowych, ale w ogóle to, co nastąpiło po 2007 roku, kiedy były wybory wcześniejsze do parlamentu i przejęcie całkowitej władzy przez Platformę i Polskie Stronnictwo Ludowe, pójście w kierunku zdecydowanie liberalnym, w kierunku sprzedaży majątku narodowego, nie zawsze, bo nie mówię, że wszystko, ale nie zawsze zgodnie z interesem narodowym, są potrzebne takie siły Polsce i tacy przedstawiciele, żeby naród polski miał z kogo wybrać ludzi, tych, których celem głównym i nadrzędnym jest dobro człowieka, albo tych, którym celem nadrzędnym są finanse i budżet państwa, który za wszelką cenę, nawet sprzedając lasy państwowe w przyszłości, można uzupełnić. Panie doktorze, a pan jeszcze tylko w kwestii porządkowej, bardzo proszę panu o wypowiedzi mniej więcej dwuminutowe na zadawane pytanie i panowie będą odpowiadać na przemian, może tak się umówmy, żeby było sprawiedliwie. I teraz poprosimy pana doktora Morawieckiego. Ja próbowałem kandydować po przełomie okrągłego stołu. Dlaczego kandyduję teraz? No, uważam, że trochę podobna jest sytuacja. Wtedy, jak dramatycznie brakowało w przestrzeni publicznej prawdy, teraz też jej brakuje. Prawdy o tamtym przełomie, a teraz brakuje prawdy o tym 20-leciu, o 21 latach, które minęły. Proszę? Nie. Kolega przeszkadza. Jednym z takich głównych moich celów tej kampanii to jest powiedzieć prawdę o tamtych czasach trudnych, o tych latach 80., kiedy ta nasza odwaga, nasza nadzieja ludzi Solidarności Walczącej była takim jakby drogowskazem dla całego społeczeństwa i podtrzymaniem dla nich. Chciałbym tu oddać im hołd, taką cześć tym ludziom Solidarności Walczącej. A teraz no, chciałbym po prostu przywrócić tą przestrzeń prawdy w przestrzeni publicznej. To jest moim głównym zadaniem. Teraz niestety nastały niezbyt przyjemne czasy. 67 tysięcy ludzi straciło dach nad głową. Dzisiaj są informacje, że utonęła dziewczynka 13-letnia. Chodzi o powodzie. Jak im pomóc? W jaki sposób można by było im pomóc? Pan doktor Kornel Morawiecki. No, ja, jak się ta powódź zaczynała, już w telewizji publicznie powiedziałem, że to jest konieczne wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. No to, że to nie wprowadzono, to jest właśnie jedno z takich obecnych, ja nie mówię o przyszłych, obecnych kłamstw. Ja bym powiedział tak mocno. Ja na przykład jestem z Wrocławia i oskarżam pana premiera, pana prezydenta, którzy są z obozu, od których zależy ta decyzja wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, że jak oni nie wprowadzili tego stanu zawczasu, to oni spowodowali to, że Kozanów, taka dzielnica Wrocławia, została powtórnie zalana. Bo gdyby, ja wyjaśnię, minutkę, dobrze? Wyjaśnię tak, bo gdyby ta klęska była ogłoszona wcześniej, tak, to wtedy państwa struktury, wojewoda mógłby wezwać wojsko i to wojsko zbudowało porządną tamę, a nie, że ludzie sami kręcili te worki z piaskiem i woda to przerwała. Więc to jest zaniedbanie, stanowcze zaniedbanie. To jest jakby polityczna decyzja, która nie liczy się z rzeczywistością, jaka jest teraz w Polsce. Jest klęska żywiołowa, jest. Nie ma stanu klęski żywiołowej, nie ma. Kłamstwo, niestosowanie prawa, bezprawie. Tyle. Panie premierze, pan zgadza się z
Tak, z panem doktorem w pełni się zgadzam w tej sprawie, że trzeba ogłosić stan klęski żywiołowej. Trzeba było od razu go ogłosić, wiedząc, bo przecież mamy specjalistów, którzy mogli przewidzieć to, że ta fala będzie taka, a nie inna, że skutki będą oby mniejsze niż większe, bo zawsze nam chodzi o to, żeby jak najmniejsze straty były, ale kiedy już to się stało w Małopolsce, na Podkarpaciu, na Dolnym Śląsku, na Śląsku, w Świętokrzyskim, to nie trzeba było czekać w ogóle i nie mówić o tym, że rząd nad wszystkim panuje. Rząd panuje do tego stopnia, że pan premier bardzo aktywnie jeździ, a w ostatnim okresie razem z kandydatem na prezydenta, z marszałkiem Komorowskim, który wypełnia obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej. Natomiast Polsce potrzebna jest przede wszystkim stała linia taka pomocowa, to znaczy utworzenie funduszu klęsk żywiołowych i taki projekt jako wicepremier, minister rolnictwa przedstawiłem na posiedzeniu rządu. Niestety ówczesna wicepremier została poparta przez ówczesnego premiera, też jednego z kandydatów dzisiaj na prezydenta, przez Jarosława Kaczyńskiego. I druga sprawa, przygotowany jest w Ministerstwie Rolnictwa przez moją ekipę, kiedy tam byłem, Narodowy Program Gospodarki Wodnej i retencji. Na retencję można sprawdzić, kiedy byłem wicepremierem, było pieniędzy tyle, że były niewykorzystane nawet i meliorację też miały dużo większe pieniądze niż dzisiaj. Więc to trzeba zapobiegać. Skutki trzeba usuwać. Trzeba ludziom pomóc. Nie ma dwóch zdań na ten temat. Natomiast nie może premier rządu mówić, że ja wam nie wybierałem wójta, burmistrza czy radnych i nie może też mówić, że im większe będą straty, tym mniej pieniędzy do podziału. To co? 100 zł mamy przykładowe do podziału, jak będzie 100, którzy ponieśli straty, to po złotówce, a jak 1000, to po 10 groszy damy, tak? No przecież to jest niepoważne w ogóle. Panie premierze, pierwsza pana decyzja po zaprzysiężeniu na prezydenta. No pierwsza to na pewno wizyta zagraniczna, ale również działania ustawodawcze. Wizyta zagraniczna na pewno w Brukseli i dopominanie się, bo jesteśmy członkiem Unii i nie mam zamiaru robić takich kroków, żeby rozpoczynać od tego, że wystąpimy z Unii. Natomiast o równe partnerskie traktowanie. Musimy w Brukseli o to walczyć. Warunki, na jakich Polska przystąpiła do Unii, nie są równoprawne i one dotyczą wszystkich grup społecznych, i emerytów, rencistów, minimalnej pensji, dopłat rolniczych również, których tak się zazdrości rolnikom polskim. Druga sprawa to przekonanie rządu poprzez współpracę z rządem i parlamentem na temat podziału budżetu narodowego. Budżet zadaniowy, zdecydowanie zadaniowy, nie najpierw pieniądze na biurokrację, administrację, a później na zadania, które wynikają z konstytucji. Najpierw zadania, które wynikają z konstytucji, to jest przede wszystkim ochrona zdrowia i życia obywateli, służba zdrowia, następnie nauka, szeroko rozumiana, postęp techniczny. Następna sprawa, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. I następna sprawa, pomoc socjalna i oczywiście prawo i przestrzeganie prawa. Wymiar sprawiedliwości, o którym ja mógłbym bardzo dużo mówić, ale może przy innej okazji. Panie doktorze. Pan premier mi tutaj wziął dużo moich też opinii, które mam na temat i zgadzamy się tutaj pod tym względem bardzo mocno w tym względzie. Ale ja bym zaczął od takich możliwości prezydenta. Ja bym zaczął od tego, że wszyscy Polacy, którzy są na obczyźnie, powinni mieć prawo i jak chcą, zostać polskimi obywatelami. Tego nie było przez ostatnich 20 lat. Przecież to jest takie zaniedbanie, można powiedzieć, śmieszne. Daje się obywatelstwo graczom piłkę nożną, tam wybitnym czarnoskórym, prawda? Żeby wzmocnić naszą drużynę. Wzmocnić drużynę bardzo ładnie.